Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w śmierci na Bermudach. Nasi mieszkańcy nie radzą sobie najlepiej, ale też jakoś żyją. Już w samolocie nie możemy przeszukiwać więcej. Iliana pracuje nad wynalazkami. Jej tato musi zdecydowanie odpocząć. Wszyscy muszą odpocząć. Nie mamy... Znaczy, zbieramy ryby, jak na razie. Spróbujmy wysłać... Musimy zbierać te ryby. Cholera. Wiem, że jesteś zmęczony, ale... Nie, harvesting to nie jest twoja mocna strona. Kto się jeszcze zna na harvestingu? Oprócz Alejandro. Harvesting. Iliana zdaje się też na harvestingu się może znać. Iliana. Harvesting 33, czyli Alejandro... W ogóle harvesting jest słaby u wszystkich, ale Iliana jest okej, można ją przenieść do tego. Chociaż kurde, wynalazek trzeba by było doprowadzić do końca, ale... Niech tu będzie. Wynalazkiem spróbuje się zająć Jacob, chociaż zmęczony jest strasznie. Czy można mu dać jakiś przedmiot? Nie można, nie mamy nic. Nie mamy czasu... O, shit. Chyba zużyłem coś, już nie mogę cofnąć. Cholera. Jeszcze zobaczę, czy ktoś jest chory w tym towarzystwie. Julia jest ranna. Nie tak? Julia. Painkillery dla ciebie. Okej. A ktoś tu był chory jakoś bardzo? Sickness 8%. Oni się leczą. Iliana jest chora. A, minus... Dobra, to nie trzeba, bo to minus 20 leczy. Możemy sobie pozwolić, no... To niech łowi te ryby, nie? To zawsze dodatkowe jedzenie. Sprawdźmy wodę. Najlepiej. No nic na to nie poradzę. Nie ma wody, to nie ma wody. Ja cię kręcę. Już prawie doprowadził wynalazek do końca. Okej. Okay. A level 3 ma Juliana. Ona ma sporo inteligencji, więc... O, guru. Gym guru. Wszystkie umiejętności fizyczne dwa razy szybciej awansują. Okej. Okay. Chyba podczas rozmów w obozie te traity się pojawiają. Jedną rybę złowił, naprawdę? Depresja mu wzrosła? Od łowienia? Może jak ktoś siedzi, to ma za dużo czasu i... Depresja, nie zmęczenie. Dobra, awansujmy Alejandra. Ma 10 punktów umiejętności. Na pewno trzeba... Chyba w harvesting przeznaczymy wszystko. Okej. Okay. Od 2 do 4 możemy owoców zyskać. Liana nie bardzo się przydaje przy tym harvestingu, nie? Przy łowieniu ryb też niekoniecznie. Niech ona zastąpi Jacoba. Czy Yuri ma na tyle sił, żeby... Teraz od 1 do 3 mogą tylko. Ciekawe czemu. Ma więcej harvestingu, ale jest pewnie zmęczony. Więc wróćmy z Ilianą do zbieractwa. Teraz mamy 2, 4. A jeżeli chodzi o rybę? Od 0 do 5 można złowić. Czy ja coś mogę z twoją depresją, Bob, zrobić? Spróbujmy cię wyprawić tu, w to tajemnicze miejsce. Nie, tu Alejandro na pewno odzyska dużo depresji, ale ty sobie odpoczniesz. Czy to jest... Wow! Cholera. To jest odpoczynek, a nie... No, level zdobył. No i fantastycznie. Depresja mu akurat wzrosła. Ale może mamy czekoladki czy coś, żeby mu dać? Nieważne, potem sobie sprawdzimy. Julie można dorzucić kolejny poziom. 12 punktów umiejętności. Łowiectwo. Ona się nie przydaje w obozie za bardzo. Ona by się przydawała do eksploracji takiej czystej. Trzeba jej znaleźć jakąś taką umiejętność, która
Łowienie ryb raczej szkoda zachodu. Łowiectwo na pewno będzie potem przydatne, nie? Tylko, że na razie nie jest. Ale dobra. Wydajmy to w ten sposób. Harvesting i... No bo to, żeby jak najwięcej pozyskiwać tych napitków. Zmęczenie. No właśnie. Dobra, wyślijmy ją tutaj. W exploring. Ona jest głodna niestety. Bob. Co ty możesz, te 4 punkty, na co ty je przeznaczysz, co? Na rybołówstwo nie, to się samo widzę, kształtuje. Co byśmy od ciebie jeszcze może chcieli? Może wytwarzanie, bo ty... Okej. Nawet nie chcę myśleć, jak minie ta noc. Alicja. Trochę zmęczona, ale spać nie może, więc niech też się wybierze na eksplorację. Ktoś się zajmuje wynalazkiem? Nikt. Musisz, Jacob, jeszcze wytrzymać jedną noc. Wiem, że to jest męczące, ale... O, kurde. Jak stoimy z drewnem? Na szczęście jeszcze jest zapas. A jak z wodą? Na 2 dni. Okej. Co my tu mamy? O, gotowanie. Czyli będzie można gotować... będzie można gotować ryby. To byłoby super. Okej, wypoczywają tutaj sobie. 3 rybki, fantastycznie. Zbieractwo, owoce, 2 tylko owoce, cholera. Nowy teren. Może coś fajnego tam znajdziemy. Ale to dopiero jutro, nie? No i babeczki się dogadują. Dobrze. Och, zamknijże się. Zostaw mnie w spokoju. Tak do mnie teraz mówisz, Robercie? Jestem bardzo rozczarowana. To już od 4 godzin. Gdyby mogli oboje zginąć po cichu. Nie powinnaś tak mówić, Julia. Nie powinnaś. Och, dla odmiany się z nią zgadzam. Za głośno są i za często to się powtarza. Co? Książęca zimna mość się ze mną zgadza? Dziękuję. Nie do ciebie mówiłam, Winters. Zostaw mnie w spokoju. Każdy chce zmieniać świat. Ale nikt nie chce zmieniać siebie. Idź do diabła. 2 tygodnie. 2 tygodnie już tu jesteśmy. Każdy jest na krawędzi. Mam nadzieję, że nie zaczniemy się zabijać nawzajem. Wszyscy głodni, no. Wcale się nie dziwię. Surowe ryby trzeba jeść, no bo co? Ale nie powodują jakiegoś takiego głodu strasznego, więc... Okej. Woda jest tylko na jedną noc. Zobaczmy, jak tam z wytwarzaniem. O Boże, potrzebne jest drewno, liny i kamienie. To trochę nam czasu zajmie. Przede wszystkim niech się ten facio wyśpi. Yuri. Skupmy się najpierw na drewnie. Od 2 do 4. Alejandro i Iliana niech ciągle pozyskują to. Winters. Możesz kogoś zastąpić tutaj? Może też zbieraj. Od 3 do 7 drewna znajdziemy. Zobaczmy, co ciekawego się udało odkryć. Przeszukajmy to. Oczywiście. Julia. Ach, moja to się skrada z kubana.
prosi. Zręczność. Butelkę rumu tylko znalazła, boż. Dobra, pozyskajmy rzeczy stąd. Niech się Yuri tym zajmie. No, Berwi oczywiście. O, udało mu się. Ale i tak został pogryziony przez ryby. Lina i dobra. Zatem mamy linę i... Czy ktoś chciałby jeszcze wypocząć? Bob, ty nie możesz. Wiem, że masz depresję, ale... Jako jedyny nie... Może to ci pomoże. Zmniejszyło mu... Wszystko mu zmniejszyło, no dobra. No, doskonale. Troszkę popił, ale... Och, Boże, trochę kręci się w głowie nawet mi. Dobra, dobra, to kończmy ten dzień w takim razie. Sprawdźmy jak z wodą, czy możemy... Tak, mamy trochę owoców. Nie, nie mamy, cholera. Słabo się wysypia, tylko kilkanaście procent. 5 świeżych rybek, pięknie. Ale depresja rośnie. 3 owoce. Jak tutaj sytuacja? Drewno. Trzeba jeszcze kogoś wysłać do łowienia rybek. Może dziewczyny coś odkryją? Elegancko, nowy teren. Nowa okazja, by znaleźć coś pożytecznego. No dobra. Co możemy tutaj odkryć? O, syrena. Do gadania wysyłamy Alicję, zawsze. Niebieska kobieta. O. Okej. Dwóch kochanków się o coś kłóci. Przynieś mi obiekt ich kłótni. Chyba wiem, o co chodzi. Nie, nie tu. A z tym można pogadać tak swoją drogą? Dobra. Chyba chodzi o... Coś ciekawego tutaj, niespecjalnie. Gdzie się tłukły te? O, właśnie. Się skradasz, więc podejdź. Okay. O kurde, 80%. Damn it! Poradzisz sobie, no przecież masz... Potrafisz się skradać, podejdź do nich. No, podeszła. Dobra. Można zapolować na te bestie, ale boję się, że to... A, niech tam. Mamy zatem... mamy łuk i mamy też... kość. No ładnie. Chociaż trochę ran odniosła. Wrócimy do syreny. Gdzie była ta syrena? To tu? Kłóciły się te... Przeszukajmy sobie może. Skradanie się powiodło. No, ale w rezultacie nie przeszukaliśmy jej muszli, bo to byłoby zupełnie nieprzyjemne. Znaczy niefajne, no tak? O ten, o kość się biły, pili kochankowie, prawda? O, czyli dobrze, żeśmy trafili w miłość. Odpowie to dziewczę na nasze pytania. No, no tak, czyli ma na imię miłość, tak na nią mówię, bo miłość kojarzy się z nadzieją. I takie tam, i takie tam. Czy wiesz jak uciec? Czy znasz tego dziwnego typa w dżungli? Czy wiesz coś o przepowiedni? Przepowiednia? Zbudza to jakieś skojarzenia. O, wiem! Powinnaś porozmawiać z Johnem.
Był moim dobrym przyjacielem. Bardzo wypowiadał mądre słowa. Jest w północnej części dżungli, niedaleko stąd. Na pewno nie uda ci się tego miejsca przegapić. Okej, straciliśmy łuk, strzały. Czemu łuk żeśmy stracili? Ale mamy jeden kryształ ognisty. Okej. Co to za kryształ? Każda rzecz jest ważna. Mamy też narkotyki. A, zmniejsza chorobę, jeżeli zostanie dobrze użyte. Minus 20 do wszystkich stanów. Świeże mięso. Okej. To musiałaby używać ta. Musiałaby pani doktor używać, nie? Ale tego nie może zrobić. Może jest to potrzebny jakiś specjalny stół czy coś. Gabinet zabiegowy. Wszystkie stany o 20. Kto jest w najgorszym stanie? Ten, nie? Yuri też jest w kiepskim stanie. Dajmy jemu, jego lubię bardziej. Okej, elegancko. Cały i zdrowy jest Yuri. Więc może pozyskiwać tutaj różne surowce. Mamy, zbieramy cały czas drewno. Zobaczę, ile mamy drewna w tej sytuacji. 18. A do wytwarzania potrzebujemy 25, tak? Tu. Nie to. Tu. 25, 15, okej. 25 drewna, 15 sznura i tak dalej, i tak dalej. Możemy chyba zakończyć ten dzień, nikomu nic złego się nie stanie. Jak tam z wodą, Boże drogi. Tak, żeby była na dwa dni. Ten niech się wyśpi. Ten niech te ryby łowi. Cztery świeże rybki, fantastycznie. Ale depresja mu rośnie strasznie. Trzy owoce. Doskonale. Lubią się. Aha. Siedem drewna. Budowa ciała. Nieźle. Strasznie wciągający to w ogóle ten rozwój tych postaci, ale... Cały czas to poczucie zagrożenia. Nowy teren odkryły dziewczyny. Jutro sobie to sprawdzimy. No dobra. Nie chcę patrzeć na paski głodu. Udało się odnaleźć miłość! Zwróciłeś uwagę na to, jak zajmowała się tym martwym szkieletem delfina? Nieprzyjemne. Ta niebieska skóra? Może to przez to, jakie jedzenie jadła? Z medycznego punktu widzenia to wszystko jest do wyjaśnienia. Wydaje mi się, że nie rozbiła się na tej wyspie tak jak my. Była bardzo spokojna w tej całej sytuacji. Wyglądała na wariatkę. Chciała podarunek. Jesteśmy sami i zagubieni na tej cholernej wyspie. Nie mamy czasu, żeby wykonywać jakieś zlecenia dla bezużytecznych lunatyków, wariatów. To jednak stanowi część rozwiązania tych zagadek. Odpowiedziała na słowo miłość, które wypowiedział ten starzec. Musi być jakiś związek z tym, z tą przepowiednią tutaj. No, nic nie wiem o tej przepowiedni, ale... Wygląda to, że żyje to, że ona tu żyje od długiego czasu. Może mieć jakieś ważne informacje. Dla nas. Na razie będziemy grali według jej reguł. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Trochę tutaj depresja niektórym spadła. Bardzo dobrze, są zadowoleni z tego. Ktoś tu jest chory. No dobra. Sickness, nieładnie. Ale to nie jest jakiś taki... trzeba tą dziewczynę wyleczyć koniecznie. Na szczęście mamy na to lekarstwa.
Dobrze, Bob się spisał z tymi rybami, przyznacie. Trochę żeśmy sobie, powiedziałbym, że to był udany dzień. Głównie dzięki działalności Boba. Jeszcze mamy surowe mięso, które też trzeba zjeść, bo się popsuje. Wiem, że przypłacimy za to chorobą, ale przynajmniej wszyscy będą najedzeni. No, rewelacja. Prawie. Ale jesteśmy najedzeni, przynajmniej. Zajmijmy się tym ogniskiem. Cholera. Potrzebowałem 25. Dobra, spróbujmy jeszcze stan tego poprawić. Sznurek. Dobra, to nie jest jeszcze w takim fatalnym stanie. Tu też sznurek, 60%. A jak tutaj? Poprawmy trochę to. Zobaczmy, co za teren się udało odkryć. Liany. Przeszukajmy. Julia, oczywiście. Czwarty poziom osiągnęła, fantastycznie. Znaleźliśmy banana. Czyli jeden owoc, no to tak średnio to. Zapolować na małpki. A pobawmy się z małpkami. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Niech się pobawi. A to agility. To może niech się Iliana pobawi. No kurde. Ej, co za baran. No, dobrze się bawiła. Zostało zmęczenie, ale poprawił się stan dziewczyny. No dobra, to na te małpy można zapolować. Ale można także, ale polowanie zakończy jakby użyteczność tego miejsca. Dobrze, Bob. Jak ja ci mogę pomóc na depresję? Czy ja mam cokolwiek, co by poprawiło twój stan? Nie. Ale Iliana, musisz sobie wyleczyć chorobę. Elegancko. Mam nadzieję, że już się dziewczyna czuje lepiej. Szkoda, że po wyrazie twarzy nie widać tego. Yuri nie jest jakoś przesadnie zmęczony. O, Juliana awansowała. Mamy 12 punktów do wydania. Dorzucimy jej tutaj do harvestingu. A wszystko, niech ma. Nie będzie, będzie przynajmniej czymś się zajmowała tutaj, nie? Okej. Niech odpocznie. A ile teraz? Od 0 do 6 możemy. Tylko, że depresja jej wzrośnie, ale w porządku. A Yuri się nie zna czasem na wędkowaniu? Nie, niespecjalnie. Może wymienisz tu... Nie, na razie zostańmy tak, jak jesteśmy. Alice mogłaby się przespać, nie? Dobra, jeden dzień bez eksploracji. Nikomu się krzywda nie stanie, tak sobie myślę. Odpocznij, miła pani. Dobra, sprawdźmy te zapasy wody, bo mnie tutaj... Okej, mamy na 2 dni. Jesteśmy kryci. Trzy świeże rybki. Słabo. Ale dogadują się. 3 owoce. Zręczność. Znaczy, zmęczenie, o rany boskie. I co tutaj? Plus 4 drewna. Za mało. Musimy utrzymać ich przy życiu tak długo, aż będziemy w stanie zrobić do gotowania coś. No dobra. Czy możemy przy tych czynnościach ich pozostawić? No Bob musi łowić, ktoś musi łowić i trzeba leczyć jego depresję za wszelką cenę. Spróbujemy go wysłać. Niech sobie popływa, nie? Tu może łowić ryby w ogóle. Cholera.
paskustwo go zaatakowało. Okej. Okay. O! Plus 7 ryb. Dobra. I zanurkuj sobie przy okazji jeszcze tak, Bob, ty, bo ty masz problemy z depresją. Ach, to jest jedyny problem eksplorowania, ale w stealth mu wzrósł. Trochę się zmęczył, ale depresja mu się obniżyła. Dobra, no znowu jesteśmy zabezpieczeni w kwestii rybołówstwa. Jak ci dziewczynko, dużo potrzeba do poziomu? Zwiąże z nią wielkie nadzieje, ona ma dużo inteligencji i dużo umiejętności dostaje. Ci mili państwo sobie odpoczną. Okej. Okay. Poprawiło się rybactwo. 5 rybek. Ryb mamy tyle, że szok. Tylko, że ryby powodują choroby. Surowe mięso jednak jest. No. 3 owoce. Troszkę się zmęczyli nam. Drewno. Okej. Okay. Słyszałam, że byłeś księgowym w Stanach. Skąd to wiesz? Powiedziała mi Alice. Dla jakich firmy pracowałeś? Nie twoja sprawa. Tylko ciekawość. Próbuję się jakoś zbliżyć. Słyszałam, że podróżowałaś też do mojego kraju, nieprawdaż? Tylko raz. Moja ex nalegała. Interesujące. Za dużo wie. Muszę być ostrożny. I dostarczać jej fałszywych informacji. Nie lubią się. Okej. Okay. Cały czas to contamination się pojawia, ale tutaj nikt nie jest chory tak naprawdę. O, sickness. Dobrze. Okay. Wiem, że ta ryba jest surowa. Nie można by tego na patyk czy coś i przysmażyć. Ale jeżeli chodzi o moje... No, jest okej, okay, nie? Nie są już głodni. Jak nie są już głodni... Tylko, że chorób przybywa. Alice... Dobra, niech Alice eksploruje. Nie są tak zmęczeni też bardzo, mogą zostać przy tych zajęciach. Przydałoby się, żeby ta parka się wyspała. Przynajmniej jedno z nich, nie? Też musisz tu, bo tu i tak nie masz z kim gadać. Bob ma depresję. Dobra. Jacob. Pora rozmawiać z Ilianą. Rozmowy z tą dziewczyną jakoś wszystkich pozytywnie nastrajają. Tu by się przydało... O Boże, od 0 do 1. Czemu tak słabo? Skills. Harvesting. Minus 9. Z powodu choroby i zmęczenia. No to i tak mało, nie? Od 0 do 1 owoc pozyska? W towarzystwie tej dziewczyny? Od 1 do 3. No i tak niedużo, nie? Ten Bob nie musi łowić ryb. Mamy chyba zapas. Niech sobie trochę odsapnie. Pogada z ludźmi. Jak stoimy z drewnem? Rzućmy okiem. Czy mamy już? Mamy już drewno, teraz zajmiemy się linami. Dobrze, że zwróciłem na to uwagę. Okej, okay, liny. A jak tu z wodą wygląda sytuacja? Dobra, zaczynają się robić zapasy. Okej, okay. To chyba wszystko, co było mi do szczęścia potrzebne. Ogień jest w nie najgorszym stanie. Możemy dorzucić jeszcze. Ci sobie pogadają. Elegancko. Zmęczenie też znika, lubią się. Fantastycznie. Słabo śpi, Julia. Jeden owoc, no mało.
przeszukanie poziom czwarty i dwie liny. Mało tych lin znaleźli. A jak z eksploracją poradzi sobie Alice? Nowy teren został odkryty. No cóż, moi drodzy. Resztą zajmiemy się następnym razem, a tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. W zasadzie nagrałem już tyle odcinków z tej gry, że jestem gotowy skończyć na tym etapie. To znaczy, poznaliście tutaj tych wszystkich mieszkańców i nie wiem, do jakiego stopnia to jest dla was interesujące, bo jeszcze nie przyglądałem się dokładnie jakby statystykom, lajkom i tak dalej. Więc proszę, jakby w tym momencie zatrzymam się z nagrywaniem. Będę oczywiście zwracał uwagę na to wszystko, co się działo w tych poprzednich odcinkach. I dajcie mi znać, czy macie ochotę oglądać więcej. I oczywiście wezmę to pod uwagę, ale też będę patrzył na oglądalność tej serii. Bo kto wie, może warto sięgnąć po inną grę niezależną, która dostarczy nam ponownie tyle zabawy, co ta seria na samym początku. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Hej, hej.